Pomiar EKG i ciśnienia tętniczego działa tylko na Galaxy Watch parowanymi ze smartfonami Galaxy. Ale jest na to sposób, aby pomiary działały również, gdy zegarek mamy sparowany smartfonem innego producenta. Więc, jeżeli zależy Ci na tej funkcji, to obejrzyj ten materiał do końca. Dodam tylko, że sposób, który przedstawię, dotyczy tylko Galaxy Watch z systemem Wear OS, czyli serii czwartej lub nowszej. Do przeprowadzenia całej operacji musisz być połączony z siecią Wi-Fi, więc najlepiej wyłącz Bluetooth na zegarku, a następnie upewnij się, że na zegarku i telefonie masz połączenie z tą samą siecią Wi-Fi. Teraz potrzebujesz zainstalować aplikację SHM Mod Companion. Aplikacja została przedstawiona przez autora na forum XDA, a bezpośredni link do tej aplikacji znajdziesz w opisie tego filmu, więc kliknij w link i pobierz plik na swój telefon, a następnie kliknij w napis Instalator. Może wyskoczyć komunikat o instalacji z nieznanych źródeł, więc zezwól i mimo komunikatu o zagrożeniu zatwierdź przyciskiem OK. A następnie potwierdź instalację aplikacji. Otwórz zainstalowaną aplikację SHM Mod Companion. Kliknij teraz w wersję dla Wear OS, aby pobrać instalator aplikacji Samsung Health Monitor, a po pobraniu od razu zainstaluj aplikację na swoim smartfonie. Po instalacji wróć do aplikacji SHM Mod Companion, przejdź do zakładki Watch i kliknij w SHM Watch Mod Version, aby pobrać kolejny plik. Teraz na zegarku przejdź do ustawień, zjedź na sam dół, wybierz zakładkę o zegarku, następnie informacje o oprogramowaniu i teraz jak klikniesz 5 razy w wersję oprogramowania, to zauważysz komunikat włączono tryb programisty. Cofnij 2 razy i przejdź do zakładki opcje programisty. Następnie włącz debugowanie ADB oraz debuguj przez Wi-Fi. Tutaj pojawi się adres IP zegarka, który za chwilę trzeba będzie przepisać. Ten sam adres IP znajdziesz również w szczegółach sieci Wi-Fi, z którą połączony jest Twój zegarek. Teraz ten adres IP przepisz do aplikacji w telefonie i kliknij Łączyć. Przejdź dalej klikając Rozumiem, a następnie Przystępować. Na zegarku kliknij OK, aby potwierdzić połączenie aplikacji z zegarkiem. W aplikacji zjedź trochę niżej, kliknij Wybierz APK. I wyszukaj ostatnio pobrany plik, więc przejdź do domyślnego folderu pobierania, następnie do folderu SHM Mod Companion. Wybierz plik, którego nazwa zaczyna się od Watch i potwierdź. W aplikacji widnieje komunikat, że plik jest wysyłany do zegarka, więc poczekaj do momentu, aż aplikacja pojawi się na Twoim zegarku, a następnie włącz Bluetooth na swoim zegarku i w aplikacji Galaxy Wearable upewnij się, czy zegarek ma połączenie z telefonem. Jeżeli chcesz, aby dane się synchronizowały z aplikacją Samsung Health, to przejdź do aplikacji SHM Mod Companion, przejdź do zakładki BP Sync i kliknij w te miejsce, aby utworzyć folder w folderze pobierania. Następnie otwórz aplikację Samsung Health, przejdź do ustawień, zjedź na sam dół i przejdź do zakładki Samsung Health Informacje. Teraz musisz kilkanaście razy kliknąć w wersję aplikacji, aż zauważysz, jak pojawią się dodatkowe dwie opcje. Przejdź do tej pierwszej, kliknij w zakładkę Health Analytics i przełącz na Dev. Następnie zjedź trochę niżej, kliknij zakładkę Data Platform i opcję Developer Mode przełącz na On. Teraz jak cofniesz, wyskoczy komunikat, aby wymusić zamknięcie aplikacji, aby zmiany się zapisały, więc kliknij OK. Zostaniesz przekierowany do informacji o aplikacji Samsung Health. Najpierw wyczyść tylko pamięć podręczną, a następnie wymuś zatrzymanie aplikacji.
włącz aplikację Samsung Health Monitor, kliknij Akceptuj, zezwól na uprawnienia oraz synchronizację z aplikacją Samsung Health. Teraz możesz przystąpić do kalibracji zegarka według instrukcji, a następnie każdy Twój pomiar będzie widoczny w aplikacji Samsung Health. Na koniec zwróć jeszcze do opcji programisty i wyłącz debugowanie przez Wi-Fi oraz debugowanie ADB. Jak już pomiar ciśnienia tętniczego oraz pomiar EKG zaczną działać na Twoim zegarku, to następnie możesz obejrzeć ten materiał, w którym pokazałem kilka przydatnych aplikacji na Galaxy Watch. A klikając w ten przycisk zasubskrybujesz mój kanał i nie ominiesz kolejnych moich materiałów. Nie zapomnij również zostawić łapki w górę i do zobaczenia w następnym materiale. Mówił Bartosz. Cześć.